Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Risenie trzecim. Mała tutaj dygresja w ogóle, jeśli chodzi o kwestię właśnie szukania Peri, ponieważ to jest jakby nasza misja główna na chwilę obecną. Było powiedziane, że ona jest na wyspie na północy. Ja myślałem, że chodziło o to, że wypłynęła stąd i raczej znajduje się na wyspie na północy, na przykład na, no nie wiem, na Taranis, tak? To byłoby mi jedynie pasowało, bo jest rzeczywiście na północ, na północny wschód. No bo tutaj mamy Kaladoris, która jest częścią kontynentu, Wyspa Mgieł jest dodatkiem, jest w dodatku, ale właśnie zauważyłem, że wszystkie jajka są do siebie podobne, jest to źle brzmi, szczególnie w kontekście tej gry. Zauważyłem właśnie, że rzeczywiście tutaj na Kili, w sensie na wyspie Kila, jest rzeczywiście osobna wyspa, tutaj taka malutka, więc małe zaskoczenie z mojej strony. Przy okazji zobaczcie, co tutaj będzie się działo, jak już wejdziemy do... Przepraszam, zapomniałem o tym, że tej mapy przesuwam LPM, a nie PPM, jak w większości gier. Zobaczcie, co się tutaj będzie działo. Ja pierniczę. Co te drzewa w ogóle tutaj i te wszystkie przejścia, przecież ja się pogubię na tej wyspie. Ja słyszę, że się pogubię na tej wyspie. Ona będzie na pewno spora, zresztą co widzicie po jej rozmiarach. Na pewno będzie co robić, na pewno będzie czego szukać, na pewno będzie co zwiedzać. Ale idziemy, moi drodzy, dalej, aby poznać bardziej. Okej, rozumiem, że z nim będę mógł porzucać dopiero wieczorem nożami, jakby będzie już tutaj, prawda, chciał przy w okolicach północy. Ja będzie chciał. Czy jeden gość rzucił, brawo. You'll see what comes of it. Chciałem powiedzieć, że porzucamy z nim wieczorem, jak się gdzieś prześpimy. Nie lubię, jak mi postaci gadają w tle. Zobaczcie, strasznie. Irytujące jest to. O, czym jest? Artefaktorium. A, po prostu stworzenie artefaktów, rozumiem. O, pirackie opowieści. Kolejna książka z tego typu. Mam nadzieję, że to nie jest ta sama, która już była, którą już znamy. Czekajcie, to trzeba zrobić tak. Te dwa, potem ten i ten. Tada! Mamy skrzynkę otwartą. Nic specjalnego. Chyba dostaliśmy rdze w ogóle, coś ciekawe. Ale tak, dostaliśmy rdze, ale chciałem sprawdzić te pirackie opowieści, które tutaj dostaliśmy. Pirackie opowieści powinny być tutaj. Piracka opowieść. Dobra, chłopie, pora na opowieść. Żeglowałem sobie razu pewnego na moim niepokonanym okręcie, kiedy natknąłem się na wyspę. Leżała przede mną niczym dziewica, piękna i kusząca mnie, żeby ją dogłębnie spenetrować. Jako, że pokonałem niedawno w wielkiej bitwie węża morskiego Sorga, uznałem, że zasługuję na odpoczynek. Jak już mówiłem, wyspa się prosiła o spenetrowanie. Nigdy nie zapomnę tego, jak delikatny był piasek jej plaż. Chłopy, to był prawdziwy balsam dla moich nagniotków. Czym są nagniotki? Poza plażą rozciągała się gęsta dżungla i od razu wiedziałem, że czai się tam niebezpieczeństwo. Ta wyspa była też jednak idealnym miejscem do ukrycia mojego olbrzymiego skarbu. Ale dość już o wyspie, pomówmy o kobietach. O kobietach! Chłopy, na tej wyspie mieszkały największe piękności, jakie kiedykolwiek widzieliście. Zlegałem z każdą jedną. Dostrzegłem ich oczy wyzierające na mnie z mroku dżungli. Kiedy przyzwyczaiłem się już do mojej obecności, natychmiast uległy mojemu rukowi. Czas na Kili szybko mijał. Wkrótce się spakowałem, pożegnałem kobiety i wyruszyłem na poszukiwanie nowych przygód. Liczyłem na jakieś sensowniejsze zakończenie tego, bo tak w sumie czytałem to bez werby i bez niczego, no ale okej. Okay. Liczyłem, że coś ciekawszego oprócz tego wszystkiego wyjdzie. No ale... Well... Patrzcie, widzicie, kolejne miejsce, w które moglibyśmy wejść małpką, wydaje mi się. No już, kurde, muszę się nauczyć tego tresera małp jednak. Muszę się nauczyć. Niemniej, ja bym się przespał do północy, bo porzucamy sobie nożami. Czemu by nie na sam początek tak? Oho. No i tak się chyba prześpię do północy, bo gdzieś tam to był poranek. Zobaczcie, ktoś tutaj na nas czeka już. To dosyć zamknięty teren, więc... Ursegor. Dobrze, Ursegorze. A human spirit. Hello? And he speaks to me with no fear. Should I be afraid of you? You have no idea who stands before you? I am Ursegor, Titan Lord and Master of the Land and the Elements. Who are you? Ale to ostatnie. Dawnym kapitanem piratów, który walczy o życie. A former pirate captain fighting for his life. Then you are the drifting soul who is challenging the shadows.
I have heard of you. It seems you have great potential for a human. If you're really the Titan Lord Essigor, then you're partly responsible for the destruction of our world. We were at war. Oh yeah. Thanks to your Titan War, thousands have died, and the land in the north has been devastated. Sacrifices were necessary. Greater goal? What sort of lunacy is that? I see you don't have much left, except your courage. Help me. I want my life back. You don't need my help, drifting soul. You can move freely here in the underworld, and in the world of the living. That gives you great power. You just have to learn how to use it. I will keep an eye on you. If what they say about you is true, then I'm sure we will meet again soon. Until then, remain vigilant. Hey, wait a moment. No i to tyle, moi drodzy. Duża plus 1, duża minus 1. Super. O, proszę bardzo, dużo zakwety złotym przez przypadek znalazłem, bo chciałem się obrócić i nie wiem po co chciałem iść spać. Ale, no to było fajne, to mi się podobało. To mi się bardzo podobało. Ten fragment był świetny, absolutnie. Nie będę wybijał tych wszystkich małpek, bo mogą nam się do czegoś jeszcze przydać, tak? Jest, widzicie, Queen, rzeczywiście. 15 złota, co? Ready to throw knives? Sure, but you can't beat my throwing arm. Let's go. Dalej gościu chciał stówę. Jasnej, ciasnej. To bez sens. Dobra, już chyba wiem dlaczego do mnie chciał stówę, a ten chce 15 sztuk. Celujemy. Cyk. Cyk i powinniśmy trafić. Idealnie w piątkę. Practicing in secret, were you? Nie jest jakieś, tak jak mówię, wybitnie trudne, moim zdaniem. Bardzo ładnie w dwójeczkę, panie kolego. Teraz znowu rzucamy w lewą stronę. Ja już jak się nauczyłem tej mechaniki, to jest mega przyjemnie. Oj, za wysoko. A jednak nadal trafiłem w piątkę. Bardzo miłe. No, mam 3 rzuty. Ciekawe, czy to się kończy, jeśli bym miał na przykład za dużo punktów. Właśnie, widzicie, bo on teraz brakuje mi 8. Zostało mu 2 rzuty. Jeśli przebije 10, czyli na przykład rzucę tej w piątkę. Uda mi się trafić w piątkę. Jeśli będzie ponad 10 rzutów, to czy to się zakończy wtedy? Oj, w jedynkę trafię. Oj, zawadziłem. Okej, zacznę po następnym rzucie w takim razie. Chyba, że teraz trafi w piątkę. No i skubanie trafił w piątkę, rzeczywiście. Ale teraz wystarczy, że ile przerzucę, no... Przynajmniej dwójkę trafię i już jestem w domu, że tak powiem. That's it. I czy w tym momencie automatycznie on przegra? Nie, musimy to dokończyć. Liczę na to, że będzie ta mechanika na zasadzie, że o, ja już nie mogę dorzucać. A rozumiem, że to jest tak bardziej dla zabawy zrobione, że o, rzucę sobie, żeby sobie rzucić. Patrzcie, jak ta piątka jest okupowana po prostu przeze mnie. No, jestem strasznie w cudzysłowie dobrym nożownikiem. Oczywiście jest to bullshit, bo nie jestem. Ale fajnie, lubię tę minigierkę, już mi się podoba. Shit, you won. Here is your prize. And just because you've beaten me for the first time, then you can really savor your victory. Okej, okay, dzięki za tanie Bimber. No ale możesz się z nim mierzyć chyba w nieskończoność, co? No, liczyłem na to, że będzie można, że będzie tutaj na przykład jakaś taka liga czy coś, ale no nie ma niestety ligi nożowników, to dziwnie brzmi. No nie mniej, Colby. Hey, albo Colby. I hope you're not one of Booze's idiots. What did you say? No offense, mate. I just can't stand that bastard. He's a twat. Everyone around here lives to do his bidding, but not me. Mami synka to już daje cipę, no one tells świetnie. Me what to do. What's put you in such a bad mood? Well, you bet there's a reason. When we were back on Takarigua, I guarded the pirate camp. And what have I got to guard here? A pile of sand. So what? Everyone thinks the long sea voyage made me go soft. Zwójki. I've got to start earning some respect again. Why care what other people think of you? I have to. I worked really hard to get where I am. Most people who start off as water carriers end up dying as water carriers. But I've been done being a water carrier for a while now. On ma sporo racji z tym, że... Ja dobrze wiem, jak on się czuje z tym, że trzeba sobie... Że
dbam o to, co ludzie o mnie myślą. Ja to wiem aż za dobrze. A pogadajmy o jeszcze pozostałych rzeczach i potem zaproponuję mu pojedynek. Tell me about your journey here. What's there to tell? The pirate lair on Takarigiwa was burnt to the ground. I'm not sure who set the fire, but nothing was untouched. All the rum probably didn't help. And then what happened? Well, we grabbed what we could and legged it. We can thank our lucky stars that Steelbeard's daughter's ship was in port. So, we put distance between us and the island. After all, we didn't want to end up as charcoal. So what happened? Well, we got crazy on the voyage. Boo started a mutiny and we followed him like dumb fucking sheep. We thought he knew what he was doing. When we weighed anchor on Kilo, we split up into two groups. And that's the gist of it. Enough, stop, I don't want to know anymore. If you want more respect, I have a solution. We'll have a fight. If you win, the lads will know you still got it in you. And if you lose... Which isn't going to happen. I only said, if you lose. Yeah, just shut your gob for a moment. Hang on. I've just had an idea. Let's hear it then. I have your attention. You're gonna love this idea. You let me beat the living daylights out of you, and as compensation, I'll buy silverware off you at a premium price. I'll gain the lads' respect, and you can make lots of gold. I'll think about it. Are you a good fighter? At least I know how to defend myself. Just ask me if there's anything you want to know. Maybe there's something else I can teach you. Okay. What do you want with silverware? Gold is much more valuable and practical. Well, what do you think would happen if word got out that I had gold? Ah, that's you. Right. I'd never get another wink of sleep, and I'd have the natives breathing down my neck too. But silverware is much less obvious, and it reaps in almost as much profit. I see. Zacznę się nauczyć na wszelki wypadek. Riposta. To jest całkiem fajne. Ale to mnie nie interesuje, bo ja nie będę walczył wręcz. No i tanczysz ostrzy też. Mnie to raczej nie interesuje. Dobra, rozstrzygnijmy to. Let's fight it out. Alright. Remember, if you go down, I'll be buying your silverware at a bargain price. Silver plates, silver... Right. Mamy takie cudeńka, okej. No chodź. Chyba nawet nie musiałem za wiele robić. Jak tak patrzę. Ale spoko. Szybkie, przyjemne. Jeszcze hajs nam wpadnie. Now everyone will show me the respect I deserve. Here, have some rum and you'll feel fit as a fiddle. And if you want to get rid of the silver goblets and silver plates, come and see me. O, silver plate jako srebrna patera zostało to użyte. Misja anulowana, mocne argumenty. I co, że miałem go pokonać? Znaczy, pewnie były dwie opcje na skończenie tego. O, patrzcie, możemy użyć sprzedać... O kurde, całe srebro sprzedawałem tanio. Thanks. Thanks. Powiem wam tak. Ja muszę wrócić do goblinów i odkupić to całe srebro, które im sprzedałem. Jakbym to wiedział, to ja bym tego nie sprzedał. Pewnie Kurhan już 30 razy napisał, że Lipki jesteś debilem. I nie ma tego pewien, że Kurhan mi to napisał już. Że sprzedawałem to srebro. O, jakbym wiedział o tym. A coś mi się dało, że może lepiej nie sprzedawać tego srebra, co? Te trzy na pewno idą w jednym ruchu. Nawet te cztery. Tak, i potem to. To na końcu. Zgadza się. Trochę szczęścia, ale się udało. Temat czarnego oka chyba tam było. Zaraz zobaczymy. Łup to będzie tutaj. Raczej. Temat czarnego oka. Okej. Zastraszanie magiarun. No raczej mnie interesuje. Ale wymaga zdolności też wytwarzanie talizmanów. Dobra. To się kiedyś jakoś zrobi. Nefrit, Tani Bimber. Nie wiem, czy mnie za to pobili wcześniej. Ale jeszcze jedna rzecz, którą miałem sprawdzić już chyba w poprzednim odcinku, a nie... albo dwa odcinki temu. Zapomniałem. To jest... awanturniczy Bimber? To chyba nie. Wojowniczy Bimber. A, wizja wojownika po prostu była. Nie wiem, co nam dają. Pomaga w znajdowaniu broni.
I co nam pokazuje? Pokazuje nam po prostu broń leżącą na podłodze czy coś. Nie wiem, nie ogarniam tego. Ryży. Pogadam jeszcze z nim. What's a guy like you doing on an island like Keela? Don't tell me. Your little boat sprung a leak. And now you're in a bit of a pickle. No nie. Close, but not quite. Oh, really? So what kind of business have you got here? Szukam czegoś. Jakby podejdźmy na spokojnie, bo widzę, że tutaj bym raczej bym stracił znowu duszę, zastraszanie. I'm looking for something. Bym trochę wkurza. I see. And what exactly are you looking for? Grog? Winches? A fight? It's none of your business. Then I'll get out of your hair. I'm sure you've got big plans. Collecting shells or something. So, you're a pirate. What kind of stupid question is that? Of course I'm a pirate. Arr. Very convincing. And what does that mean? So you're saying you don't believe me? You better get the fuck out of my sight or I'll keel haul ya. Arr. Chyba pod kilą mnie przyciągnie. Przepraszam, to był taki żart słowny. Nie, jakie to było złe, jaki to był zły żart. Ja pierdzielę. O, ryży. Kręcił się wokół łóżka mojego. What's the matter? Your feet nailed to the floor? Fuck off! Ewidentnie nie jest to najmniejszy koleś. No i dlaczego ja miałbym tracić duszę za wyzwanie kogoś takiego czy coś? O, już widzę pierwszy teleport w ogóle, moi drodzy. Wydaje mi się, że ogółem to, co miałem zrobić w... Alright. W wiosce tam, no zrobiłem praktycznie wszystko co mogłem. Takich ogólnych rzeczy. I proszę bardzo, to jest jako zadanie w ogóle liczone, nie wiem dlaczego tylko. No cóż. I też zostałem czy jakby, czy ja na pewno zdobyłem wszystkie. Jak nawet nie krytyczne. Czy ja na pewno zdobyłem wszystkie, o czekajcie, coś mogę z tego zebrać, tak czy nie? Czy ja zdobyłem wszystkie, ogarnąłem wszystkie teleporty na wyspie złodziei? Możecie mi dać znać, zresztą wspominałem o tym, dawajcie mi znać, jeśli coś pominąłem. Nawet jeśli był to teleport, bo to jest zawsze spoko. Ciekawe, czy tą łódką będę mógł wpłynąć na ich statek. To nie wygląda jak ich statek, ale chyba tak. To jest ciekawe. Patrzcie, coś mi utknęło w gardle. No cóż. Ja się póki co bawię fajnie, w sensie dużo bardziej jara mnie to poznawanie tych ludzi i te zabawy, które tam są i te ich wszystkie jakieś tam problemy i tak dalej niż to, co widzę tutaj, w sensie niż to, co widzę, no w sumie tak, w sumie poniekąd też niż to właśnie bicie się z tymi pająkami i tak dalej. Widzę, że no nie zawsze jak podejdzie na wystarczająco blisko, to mogę mu zadać obrażenia krytyczne. Więc nie wiem do końca od czego zależy to, jakie obrażenia mu zadam. Pewnie od wytrzymałości może ich, bo w sumie to jest kuloodporny, tak, twardziej i tak dalej. Wydaje mi się, że to od tego może właśnie zależeć. Czy chcę coś wydawać na... czy chcę coś kupować za chwałę? 2000. Możemy sobie podbić wytrzymałość. To nas nic nie kosztuje. A wydaje mi się, że będzie worth it. Tak właśnie zrobimy, tak. Czy dałoby się też pójść w to złodziejstwo? No to jest po prostu tyle rzeczy, które by... Do których jest potrzebne złodziejstwo, czy to jest masakra. No zręczność, tak? Ale to jest po prostu złodziejstwo, no bądźmy szczerzy. To jest po prostu kradzież. Zwykła. I co? Wystarczy zrobić tak. Jeżeli nie będę się bawił, nie będę zużywał kul bez sensu, tylko będę dobijał już te pająki z normalnego walnięcia. LPM-em. O, ale tego mi się akurat dało krytycznie trafić. Nie tak? Tak. No bo nie ma co kuli dodatkowej marnować, skoro mu zostało dosłownie tyle HP, że mogę go dobić na spokojnie jednym hitem najprostszym, najbardziej banalnym. Kwiat ducha. Dużo mamy też tych wszystkich roślin, tak jak mówię. Jeśli będziemy mieli na tyle kasy i będziemy mogli, nie wiem, wytworzyć mikstury, tak? Jeśli nie będą wymagały one niesamowitej ilości alchemii, etc., na przykład mikstury trwałe, to ja sobie chętnie w to pójdę. Albo jeśli ktoś nam będzie mógł na przykład zrobić, bo mam nadzieję, że będzie taka możliwość, aby poprosić kogoś, na przykład jakiegoś tubylca, żeby nam właśnie zrobił te mikstury. Nawet za jakieś tam grosze, bo mikstury trwałe są zawsze mocno spoko. Wiecie, że ja uwielbiam mikstury trwałe. No, zapiszmy sobie gdzieś tutaj. To jest, że mamy cmentarnego pająka. Chyba się już z takim biliśmy wcześniej. A no powiem wam, że warto było pójść te obrażenia krytyczne. Oj, nam to niesamowicie rotuje tyłek. Moim zdaniem.
Wiecie, naprawdę te obrażenia dzięki temu są sporo wyższe. Nawet jeśli trafimy jeden czy dwa razy tylko te obrażenia krytyczne na całą walkę z danym przeciwnikiem. Bo i tak większość z nich odpada bardzo szybko. Tak, ale mnie walnął. Paniec. Wiesz, że pierwszy hit nam póki co wchodzi raczej każdego tak samo. Pierwszy hit danego przeciwnika jest obrażeniem krytycznym. Raczej. Nie chcę mówić, że zawsze. Plus, zobaczcie, jak szybko też nam chwała wpada, tak? W sensie ta chwała najbardziej podstawowa, która jest nam potrzebna do tego, żeby rozumieć na przykład cwaniactwo, magię czy ducha, tak? Wiecie co? Rozumiem sobie cwaniactwo do 20. Myślę, że się przyda. Cały czas mamy 66 punktów ducha, więc idziemy w dobrą stronę. Jakby jesteśmy na tym poziomie, na którym powinniśmy być, tak? No, nie, że mnie to dziwiło, że ten skalny pająk sądy wyskoczył. Właśnie miałem nadzieję, że to będę mógł rozwalić. Mamy grzyby. Znowu kwiat duszy, tak? Co jest to? Więc coś jakby usłyszałem. I to jest jakieś w ogóle ciało czyjeś na górze. Powieszone. Dziękuję. Nawet nie jednej osoby, a paru. Więc z tego chyba kokonu musiał wyskoczyć. Kokonu musiał wyskoczyć. Grzyb ducha. Więcej dziadostwa, które na zimie nie jest potrzebne do niczego. Myślę, że sobie zjem co nieco tych moich zapasów, bo okej, ja za bardzo je oszczędzam, mam wrażenie. W sensie może nawet nie za bardzo, ale lubię mieć po prostu trochę tych zapasów na wszelki wypadek, tak? Tym bardziej zauważcie, że ja w ogóle prawie, że nie piję tych mikstur trwałych, tak? W ogóle praktycznie nie piję na przykład to jest tani bimber, tak? W ogóle nie piję grogu, w ogóle nie piję krwawej merli, w ogóle nie piję rumu, który nam daje w ogóle masę tego, a dostajemy rum co chwila praktycznie. Środki przeciwbólowe, no praktycznie też nie, tylko że to jest akurat już coś małego bardziej, na jakąś walkę z bossem czy coś. Ale myślę, że jak będziemy walczyć z bossem, to właśnie wypijemy te wszystkie mikstury po jednej sztuce, przynajmniej. Czy tutaj coś jest? O fuck, dobra, jest. Nawet tego jest teraz trochę więcej niż trochę. Czy... Tak, tutaj co nieco niektóre dostają pozostałe, jak są na przykład z tyłu, te pająki. Bang. O, widzicie, na przykład teraz został ten z tyłu. Bo po prostu akurat tam stał. Ale tylko, że te obrażenia, jak tam dostają, to są naprawdę mierne obrażenia, tak? Czyli dla tych pająków, które tam się z tyłu gdzieś schowają za swoimi pozostałymi pobratymcami. Szkoda też, że niestety nic z nich nie ma, bo marnujemy trochę tych kul. Po 2-3 kule na jednego, no to jest 6 golda, tak? Szkoda, że nie ma z nich żadnego dropu, no ale... Ja zakładam, że to, co znajdziemy tutaj właśnie, to będzie coś, co się jeszcze przyda. Stary łuk. W ogóle zostanie zadanie wykonane. Czy to jest jakiś taki stary łuk, w sensie na zasadzie, że to jest jakiś taki artefakt, czy coś? Możliwe. Jak widzicie, znowu jest przejście dla małpki chyba. Każdy nie może się tutaj przerolować na przykład. No uważam, że można byłoby się spokojnie tutaj przerolować, tak? Albo, wiecie, a może... Bez problemu tak wejść. No, moim zdaniem postać nasza by weszła bez problemu. Nie wiem, jak co wy sądzicie. No, ale nie lubię takich rzeczy. Bardzo nie lubię. No i tego tresera muszę ewidentnie się nauczyć, tak? No i proszę bardzo, wyjście z jaskini z drugiej strony. Cmentarne pająki i te pająki zwykłe. Znaczy, cmentarne pająki i te pająki zwykłe tutaj też są obecne. Nic jakoś wybitnego, szczerze mówiąc. Tona nam po prostu tej chwały wlatuje. To nie jest to, co było na tamtej wyspie poprzedniej. Także no z drugiej strony, okej, ja wiem, że większość tych rzeczy jest jeszcze mega tania, tak? Dla nas. Bo to jest 1000, 2000, 3000 na przykład. A co będzie potem, to nie wiem. Dwój zaklęciem. Zdrowienie. Czoło pochodnia, okej. I mamy Douglasa. Looks like the work of spiders. I przynajmniej już wiemy, co się z nim stało. Tada! Magia. Znaczy, magia, no w sumie miał przy sobie zwoje, więc... Magia. Niesamowite. Pająki go zabiły, no. Kto by się spodziewał, nie? Bardziej próbował wleźć tutaj do... Znaczy, nie, on był praktycznie otoczony przez te pająki, tak? I z jednej i z drugiej strony. Leży. Coś tutaj jeszcze widzę ciekawego, ale niestety to nie jest roślina do zebrania. Myślałem, że to tak ładnie tutaj czerwono świeci i myślałem, że to jest to jakaś nowa roślinka, której jeszcze nie widziałem do tej pory w grze. Ja jestem ciekaw, gdzie tutaj wyjdę, jak będę szedł w tę stronę. No, oj, nie, to ciekawie się robi. Dałem się przygwoździć. Bardzo niefajnie zresztą się dałem przygwoździć. Jedzmy sobie trochę tych owoców moich.
Jak mówiłem, staram się nie chomikować za bardzo tych rzeczy. Ale wydaje mi się, że zużyłam ich akurat tak. No powiedziałbym, że wręcz bardziej idealnie niż w poprzednich grach różnych, które grałem, bo tam potrafiłem czasem wczytać save'a, dlatego że miałem za dużo zużyłem danego przedmiotu. Chyba bodajże tak było w Resident Evil pierwszym, a nie chcę powiedzieć, że na 100%, bo nie jestem pewien. W ogóle Resident Evil pierwszy, nie wiem, jakoś totalnie mam braki pamięci, jeśli chodzi o ten gameplay. Znaczy ja wiem, że to był rok 2017 i w ogóle użyłem do miniaturki z Resident Evil pierwszego screena, czy też screena promującego Resident Evil trzeciego, tak? No ale cóż, to byłem ja w tamtym okresie. Co więcej, no jakoś mam taką dziurę w pamięci, jeśli chodzi o Resident Evil pierwszego, dlatego że no... Jak mówiłem, on nie był grą wybitną. Był grą bardzo średnią, często irytującą, frustrującą w wielu aspektach, więc... Ale no, z drugiej strony nie był też jakoś totalnie zły, tak, na tamte czasy. I to mnie zastanawia, jakby... Dlaczego akurat Resident 3 jest uważany za najgorszą grę, jakby pod kątem ocen? I jeśli chodzi o gry Arkani. Tego nie jestem w stanie powiedzieć na razie. Czy to jest liana? Nie, niestety nie. Czy na to, że tam będzie można się wspiąć ewentualnie. A gdzie ja w ogóle jestem? Bo to jest też ważne. Jestem, zobaczcie, teraz... No, UPF-em kliknąłem. Ja teraz, zobaczcie, przyszedłem tutaj, tędy. Teraz okrążę tę wyspę tutaj. I chcę to zrobić, żeby, wiecie, już się przekonać, czy ogarnąłem wszystko, etc., etc., żeby ten fragment jakby wyspy mieć już, że tak powiem, zaliczony. Zapiszmy sobie, jakby to coś miało nas zjeść zaraz. Popływajmy sobie żabką, kraulem, tak? Fajnie, że zmieniasz tyle, panie kolego. Warto ćwiczyć. To wiem, może będą jakieś zawody pływackie, kappa. Szkoda, że nie. Tam coś jest fioletowego, takiego dziwnego. Chyba, że to jest tylko tekstura. Nie, to jest tylko po prostu taka brzydka tekstura. Dobrze się doczytuje, kappa. Szkoda, że to po prostu miała być taka tekstura, jak tutaj są niektóre takie, takie fioletowe fragmenty. Elementy na skałach. No ale to jest wszystko chyba. Znaczy nie, w tamtej jaskini jeszcze nie wszystko zebrałem. W sensie jeszcze nie wszystko oczyściłem, bo tam było jeszcze drugie przejście. Ale przejdźmy sobie wokół tego miejsca. O, widzę, że się żółwi jakiś zrespił. Chyba. Bo wcześniej go tutaj nie było. Ale zobaczcie, że też pominąłem jeszcze tutaj małża. Nie! To jest jeszcze zupełnie inne miejsce. Prawda? A, bo to jest dalsze jeszcze miejsce, do którego nie doszedłem wcześniej. I jest tutaj wielki tropikalny pająko, proszę bardzo. Powiem wam, że podobają mi się modele tych potworków. W sensie są bardzo ładne, moim zdaniem. Nie wiem, co wy o nich sądzicie. Mnie się one bardzo podobają. W sensie są proste, nie są jakieś mega wyrafinowane, ale są proste. Oczywiście mamy też masę mięsa, bo o tym też może zapomniałem wspomnieć. Ja zużywam te owocki i tak dalej, bo mamy tonę mięsa, mięso, które możemy upiec. Palcem w dupie mógłbym sobie w tym momencie zrobić, myślę, że około 70-80 sztuk już tego pożywienia, zapasów żywności, ale nie mam, moim zdaniem to nie ma do końca sensu. Bo nie widzę potrzeby takiej. Zwyczajnie nie widzę potrzeby, żeby robić na razie tego więcej, tym bardziej, że cały czas jak widzicie, gdzieś tam pójdę, znajdę grzybka, znajdę coś innego i znowu mamy po 30-40 tych, no właśnie, czy kwiatucha jeden też znalazłem. Po 30-40 tych zapasów, więc pomimo, że to jest najwyższy poziom trudności, raczej ja sobie gram w niego na luzie. Znaczy okej, ja też wiem, podkreślę jeszcze raz. Ja wiem, jestem świadom tego, że ja poszedłem w broń dystansową, która jest mocno broken, ale to jestem ja. Jeśli to znowu poszedłem. Miałem iść kurczę tam na dół, poszedłem tą samą drogą, dokładnie tą samą drogą, którą już szedłem wcześniej. Jestem też ciekaw, jak ta mapka będzie działała. Jestem mocno ciekaw, jak ta mapka będzie działała, no i mam ból dupy o to, że jeszcze tego się nie nauczyłem. Ale no, gold, tak, bo chyba nie mamy na tyle golda, co nie? Może inaczej, 1000, no. A to chyba kosztuje przynajmniej 2000 i jeszcze trzeba mieć jakąś konkretną umiejętność rozwiniętą wystarczająco. I to jest miejsce, w które chciałem pójść. Jak widzicie, no, w tej części jaskini mi jeszcze nie było. Jestem ciekaw, czy można werperuchowi na przykład zanieść oczywiście normalnie te jaja pająków. Bo jeśli tak, to chciałbym zobaczyć, co się z tym stanie. Bo jaki będzie tego efekt. Na zasadzie bardziej ciekawości, tak, niż... I rzeczywiście, że chciałbym to zrobić, chyba że się okaże, że on coś fajnego z tego wykmini, tak? Nie będzie z tego w związku z tym nic złego. Widzisz, że ta jaskinia się trochę będzie ciągnęła. Nam się zaraz będzie kończył czas odcinka. Myślę, że jeszcze przeszukamy jedno pomieszczenie i będziemy kończyli. Dobra. To już nic więcej nie będzie, tam jest jeszcze jeden pająk tropikalny.
Więc ja mówię, to będzie ostatnie pomieszczenie, które ogarniemy. I rzeczywiście zobaczyć, jest to jakieś martwe ciało też. Chyba kogoś z Inkwizycji, przynajmniej tak wygląda. Pięknie, obrażenia krytyczne. Wydaje mi się, że obrażenia krytyczne wchodzą częściej, gdy mamy to naładowane na 100%. Ten nasz pasek. It could make a good handle. Okej, czy to był jakiś komentarz do misji? Czy to po prostu było takie, że o, znalazłem taką rzecz i nada się na rękojeść do jakiegoś miecza? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Jest myśliwy po prostu. A nie, to był tubylec, przepraszam. To nie jest gość z Inkwizycji. Przyswiłem się, że on jest z Inkwizycji. Tak, zobaczyłem te spodnie, zobaczyłem tę kolorystykę, a on jest po prostu czarny. Ja myślałem, że to był ten strój Inkwizycji, taki bardzo, bardzo ciemny. Więc wybaczcie za to, jak kogoś obraziłem. Wiem, że stwierdziłem, że może to jest gość z Inkwizycji. Niemniej, moi drodzy, ja w tym miejscu się z nami pożegnam, ponieważ zwiedziliśmy już większość jaskini. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, fanci Discorda, albo zostaniecie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. I w następnym odcinku dokończymy tę kwestię ruszającej się pająku, bo jak widzicie, temu też odnurza znowu. Dlatego podoba mi się ta fizyka, to jest tak głupie, że aż piękne. Dokończymy kwestię pająków. Wyjdziemy, gdzie wyjdziemy, no pewnie wyjdziemy... Nie tutaj. Wyjdziemy tutaj, zakładam. Że tu będzie właśnie wyjście z tej jaskini i będzie można tutaj co nieco jeszcze pozwiedzać. Potem może się tak wrócimy tutaj. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze nie mam planu na to. Zobaczmy też co z tymi ptakami, zobaczymy czy może jakąś nową postać spotkamy. Wszystkiego przekonamy się już w kolejnych odcinkach, tak więc ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do następnego i na razie.